Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny, prosty torcik tiramisu na kakaowym, ciemnym biszkopcie, przełożony kremem na serku mascarpone, posypany czekoladą i nasączony kawą. Torcik jest bardzo smaczny, ładnie wygląda, rozpływa się w ustach, jest bardzo aromatyczny. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Przygotujemy biszkopt. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier i miksujemy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Następnie dodajemy żółtka i jeszcze miksujemy na jasny, puszysty krem. Do mąki dodajemy oba rodzaje kakao, proszek do pieczenia i krótko mieszamy łyżką. Odstawiamy. Do jajecznej masy dodajemy 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego i krótko mieszamy. Dodajemy olej i mieszamy delikatnie szpatułką. Na pianę z jajek przesiewamy przygotowaną mąkę. Mieszamy dokładnie szpatułką do połączenia składników. Gotowe ciasto przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, u mnie tylko dno. Wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji termoobieg przez około 45 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ostygnięty biszkopt wyciągamy z blaszki. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. Z wierzchu odcinamy przypieczoną skórkę. Biszkopt przekrawamy w poziomie 2 razy. Otrzymamy 3 piękne krążki biszkoptu. Jeden biszkopt kładziemy na podstawce paterze. Składniki do nasączenia mieszamy i 1/3 ponczu nasączamy biszkopt. Odstawiamy i przygotujemy krem. Do miski przekładamy śmietankę, dodajemy cukier, puder i ubijamy. Dodajemy ekstrakt waniliowy, serek mascarpone, i mieszamy mikserem do połączenia składników. Aby łatwiej było mi pracować z tortem, będą go składać na obrotowej paterze. 1/3 kremu wykładamy na nasączony biszkopt. Wyrównujemy. I posypujemy startą czekoladą.
Na wierzchu układamy drugi krążek biszkoptu, nasączamy i wykładamy połowę pozostałego kremu. Wyrównujemy. Znów posypujemy czekoladą i układamy ostatni krążek biszkoptu. Nasączamy. Wykładamy pozostały krem i znów wyrównujemy. Następnie łyżką robimy takie wgłębienia, aby torcik wyglądał bardziej apetycznie. Posypujemy go odrobiną kakao i wstawiamy do lodówki na co najmniej 6 godzin, najlepiej na całą noc. Dobrze schłodzony torcik przed podaniem dekorujemy czekoladowymi gwiazdkami. Nasz pyszny, prosty w przygotowaniu torcik tiramisu z czekoladą jest już gotowy. Jest bardzo smaczny, aromatyczny, pyszny. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.